Tylko zapytam Cię o trasę tegorocznego maratonu. Jak Ty ją oceniasz? Czy Tobie taka trasa leży? Czy Tobie się taka trasa podoba? No tak, bardzo mi się podoba. Chociaż bardziej, szczerze powiem, podobała mi się ta wcześniej, przed spaleniem mostu, tak? Ale no niestety, no most się spalił i muszę to ja, jak i inni wszyscy mieszkańcy zaakceptować. Ale ta trasa jest bardzo dobra. Ta trasa jest szybka, ma mało zakrętów, takich ostrych, jest płaska przede wszystkim. To jest to, co no, daje duży plus nawet nad trasą tamtegoroczną, gdzie mieliśmy kilka dość mocnych podbiegów. Tutaj tych podbiegów nie ma. No i ja myślę, że tak jak tutaj Sebastian Chmara powiedział, że liczymy na to tutaj przede wszystkim, że ten wiatr będzie nam wiał w plecy, tak, nie w twarz, bo niestety każdy wie sam, wiesz, dobrze, jak może to wszystko wypaczyć. Każdy wynik na tak długim dystansie wiatr, także tutaj trzeba będzie na to zwrócić uwagę i dostosować tempo biegu przede wszystkim do panujących warunków atmosferycznych.